Wejherowianie włączyli się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Uroczystości na Wejherowskim Rynku zorganizowało Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem przy współpracy z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. Wydarzenie wsparły władze miasta Wejherowa. W każdej sytuacji, kiedy potrzebujemy pomoc, kiedy potrzebujemy zrozumienia innych, kiedy walczymy z przeciwnościami losu, to nie chcemy być sami. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu pokazuje, że jest bardzo aktywne. Są to najczęściej rodzice, są to osoby, które bardzo czują ten problem i chcą, żeby nie być samym z tym problemem, żeby inni też starali się pomóc, żeby uczestniczyli. Bo oni są tak samo członkami naszego społeczeństwa, naszego miasta, jak każdy inny. I ważną rzeczą jest, żeby być w takich chwilach wspólnie razem. Jeżeli chodzi o to stowarzyszenie nasze wejherowskie, ono poprosiło inne organizacje, żeby wspólnie występowały, żeby w tym dniu, który jest Międzynarodowym Dniem, pokazać, że można być razem, żeby się zaprezentować, żeby pokazać, że tworzymy pewną wspólnotę i to się udało. Po raz 12 odbyła się charytatywna akcja Motokrew pod honorowym patronatem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta. Bardzo się cieszę, że klub motocyklowy wystąpił o program, o dofinansowanie. Dzięki temu lepiej mógł zorganizować to coroczne zebranie krwi. Ja się bardzo cieszę, bo krew nie można kupić. Krew naprawdę trzeba oddać, żeby można było ratować życie innym. I motocykliści od wielu lat już się angażują, żeby na Wejherowskim Rynku zorganizować dzień, który jest takim dniem, że mogą pochwalić się swoimi maszynami, ale i też mogą zrobić coś dobrego dla innych. W tym wypadku oddać krew, a ta krew jest bardzo potrzebna, więc ja z całego serca im dziękuję. A do tego widać, że są jeszcze bardzo dobrze zorganizowani. 18 maja zapraszamy do Wejherowskiego Amfiteatru na festyn rekreacyjny Wejherowobiega. Do wyboru będzie 5 tras. W biegach obowiązuje wpisowe 5 zł dzieci i młodzież do 18 roku życia i 10 zł dorośli powyżej 18 roku życia. Pakiet startowy składa się z koszulki, butelki wody oraz okolicznościowego medalu. Dochód z festynu zostanie w całości przeznaczony na cel charytatywny. W biegach nie obowiązują zasady rywalizacji. Jedynym warunkiem jest ukończenie wybranego dystansu. Po zakończeniu biegów wśród uczestników, którzy ukończyli trasę, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe. W biegach obowiązuje limit uczestników 950 osób. Biuro festynu dostępne będzie w amfiteatrze od godziny 8 do 10.30. Natomiast o godzinie 10.35 odbędzie się wspólna rozgrzewka.